Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku serwisowym. Dzisiaj chcę Wam pokazać, w jaki sposób wyregulować przednią przerzutkę Shimano 105 R7000. Zapraszam do oglądania. Do tego zadania będą nam niezbędne obcinaczki do przewodów i klucze imbusowe 2, 4 i 5 mm. Na rynku możemy znaleźć wiele linek przerzutkowych. Jednak posłużę się linką zalecaną przez producenta Shimano OptiSleek, dzięki której będę miał gwarantowaną płynną zmianę przełożeń podczas treningów. Gdy już zaczniecie myśleć o wymianie linek przerzutkowych czy to hamulcowych, warto pomyśleć również nad wymianą pancerzy, szczególnie jeżeli są to pancerze tylnej przerzutki. Są one najbardziej narażone na zanieczyszczenia z zewnątrz. Mocno to utrudnia później płynną pracę napędu. Nowe przerzutki Shimano serii R7000, R8000 i R9100 różnią się od poprzednich wersji tym, że inny jest sposób regulacji i naprężenia linki. Widzimy, że ta przerzutka jest bardziej skomplikowana, jest mocno rozbudowana. Dlatego też należy poświęcić chwilę uwagi na to, żeby była ona precyzyjnie ustawiona. Drugą kwestią jest prawidłowe zamocowanie przerzutki. Mamy kilka wersji. Jest wersja na obejmę, na hak oraz na adapter obejmy. Gdy gumę mamy już odciągniętą, odsłaniamy zaślepkę i widzimy kanał, przez który będzie prowadzona linka przerzutki. Ważne jest, żeby zrzucić jakby do pozycji zerowej, na najmniejsze przełożenie, na najmniejszą tarczę z przodu, by nie było problemu z przeprowadzeniem linki przez otwór. Należy się upewnić, że końcówka linki siedzi głęboko w otworze. Jest ok. Następnie delikatnie wsuwamy w końcówkę pancerza. I po chwili linka już jest na drugim końcu pancerza przy przelotce. Upewniamy się, że jest elegancko, dobrze siedzi. Zamykamy zaślepkę. OK. I na ten moment tak zostawiamy. Za pomocą klucza imbusowego 2 mm, pokrętłem, śrubą dolną regulacyjną obracamy w prawo, by płytka zewnętrzna prowadnicy łańcucha była równolegle do zębów. W jaki sposób się upewnić, że jest odpowiednio ustawiona? Przykładamy klucz imbusowy do zębów, do tarczy. Jeżeli brakuje, dokręcamy. Nie to za dużo. Jest ok. Gdy już przerzutka jest ustawiona i dokręcona, zdejmujemy osłonę śruby regulacyjnej
i upewniamy się, że występ pokrętła regulacyjnego jest schowany. W tym momencie jest schowany. Widzimy, że występ pokrętła regulacyjnego się wysuwa. Dlatego też, jeżeli u kogoś jest wysunięty, należy odkręcić śrubę regulacyjną, pokrętło regulacyjne i wsunąć z powrotem. Teraz przeciągamy linkę po ślizgu pod mufą suportu. Musimy uważać, żebyśmy się nie pomylili. Z prawej strony będzie przechodziła linka tylnej przerzutki, a z lewej, czyli od środka, przechodzi linka przedniej przerzutki. Widzimy to, że ona jest bardziej, ta prowadnica jest bardziej wygięta do przodu, do góry, by ograniczyć jakikolwiek kontakt z ramą. Gdy linka jest już przeprowadzona po ślizgu pod mufą suportu, odkręcamy śrubę mocującą linkę i widzimy tutaj, że linka po zamocowaniu w rowku będzie przechodziła w ten sposób, tutaj i później od spodu. Ważne jest, żeby właśnie wypust był schowany. Upewniamy się, że jest wszystko w porządku. Należy pamiętać, żeby dobrze linka wszędzie pasowała. Naciągamy i dokręcamy. Po wstępnym zamocowaniu linki chwytamy linkę pod dolną rurą i likwidujemy luzy. Po czym odkręcamy i jeszcze raz mocno staramy się naciągnąć. Dokręcamy. Jeżeli ktoś z Was ma klucz dynamometryczny, można się posłużyć kluczem, używając tej samej wartości, jaką zalecił producent. Po zamocowaniu linki w przerzutce przechodzimy do regulacji naprężenia linki. W pozycji dolnej przestawiamy dźwignię do pozycji górnej i w pozycji dostrajania, czyli po lekkim przesunięciu dolnej dźwigni, lekki klik nastąpi, będziemy mogli wyregulować naprężenie linki. Przestawiamy do pozycji górnej i delikatnie klikając w dolną dźwignię mamy pozycję dostrajania. Na korpusie przerzutki widzimy dwie linie i te dwie linie podczas regulacji naprężenia linki muszą być w linii prostej, czyli prostopadłe do siebie. W tej pozycji, czyli w pozycji dolnej, jest dlatego, żebyście widzieli, w jaki sposób to będzie pracowało. Przestawiam przerzutkę do pozycji górnej i klikając, jest teraz przerzutka ustawiona w pozycji do regulacji naprężenia linki. Reguluje się dokręcając tę śrubę. Dwie linie są do siebie prostopadłe. Zbliżamy się do końca dzisiejszego zadania. Jak widać, założyłem już koło oraz łańcuch i w tej pozycji będziemy ustawiać prowadnicę łańcucha. To znaczy, że łańcuch musi być na dużej tarczy z przodu i na największej zębatce z tyłu. Za pomocą górnego pokrętła regulacyjnego będę ustawiał odległość między wewnętrzną płytką prowadnicy łańcucha a powierzchnią łańcucha. Musimy zbliżyć wewnętrzną płytkę prowadnicy łańcucha do łańcucha od wewnętrznej strony na odległość od 0 do 0,5 mm. Ta odległość w tym przypadku jest za duża. Musi być ona minimalna, nawet zerowa. Używamy klucza 2 mm i dokręcamy w ten sposób, by płytka nawet i oparła się o łańcuch. Czyli w momencie, kiedy już dotknie łańcucha, można lekko odpuścić. Wiadomo, że w tym momencie łańcuch jest bardzo blisko, ale nikt nie jeździ w takim ustawieniu.
czyli górna tarcza i największe zębatka. Analogicznie ustawiamy przy dolnej pozycji dostrajania. Łańcuch zrzucamy na najniższe położenie i tylna na największe. Gdy już mamy łańcuch zrzucony na mniejszą tarczę z przodu, za pomocą właśnie pokrętła regulacyjnego dolnego ustawiamy, by ta odległość między płytką a łańcuchem wynosiła również od 0 do maksymalnie 0,5 mm. Ostatnią rzeczą, jaką należy zrobić, jest przewleczenie przez osłonę śruby regulacyjnej linki, czyli końcówkę linki w pozycji, w której montuje się normalnie osłonę, czyli w takiej. Przesuwamy następnie. Pod śrubą występu regulacyjnego naprężenia przeciągamy, czyli od spodu, i na koniec wciskamy osłonę w otwór, który znajduje się w śrubie. Nadmiar linki oczywiście odcinamy. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka serwisowego. Mam nadzieję, że był dla Was pomocny. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji kanału. I do zobaczenia na trasie albo w kolejnym odcinku serwisowym. Pozdrawiam, cześć!